Things are going to get good in here tonight. Wiecie, naprawdę dzisiaj czeka nas wspaniały wieczór. You're going to hear about miracles. Będziecie słyszeć o różnych cudach. You're going to hear about the power of God. Będziecie słyszeć o Bożej mocy. How many of you are ready for that? Ilu z was jesteście gotowi na to? How many of you could use a miracle tonight? A ilu wam z was przydałby się jakiś cud? God is here. To słuchajcie, Bóg jest tutaj. And he's on the move in Poland. I on jest dzisiaj w poruszeniu, on porusza się w Polsce. And he's going to do great things here tonight. On dziś będzie robił naprawdę niesamowite rzeczy. It's my privilege. To jest wielki mój przywilej, to introduce, aby przedstawić wam a man of God who's going to share his story with us tonight. Wielkiego Bożego męża, który podzieli się dzisiaj z nami swoją historią. Tomorrow night, również jutro wieczór, the full story będzie pełna historia of his miracle. Jego cudu. So come back tomorrow. A więc przyjdźcie jutro. And invite many, many friends. Zaproście wielu, wielu przyjaciół. Let's fill this place up. Wypełnijmy tą halę do pełna. And see hundreds of people come to know Jesus. Abyśmy tomorrow. Widzieli, jak wiele setek ludzi przychodzi jutro do poznania Pana Jezusa. Nikki Cruz. Nikki Cruz. Has traveled over the world many, many times. Podróżował po całym świecie wielokrotnie. He's spoken to many people. Przemawiał do wielu setek tysięcy ludzi. And throughout history, i w ciągu tej historii, there have been many miracle transformations. Było wiele takich przemieniających cudów. Paul the Apostle, na przykład apostoł Paweł, was persecuting and killing Christians. On na początku był prześladowcą Kościoła, zabijał chrześcijan. Until he met Jesus on the road. Aż do momentu, kiedy spotkał Jezusa na swojej drodze. There was a man named Augustine. Był taki człowiek, który nazywał się Augustyn. We call him Saint Augustine. Nazywamy go Święty Augustyn. And he was rebellious. On był bardzo buntowniczy. Living in immorality. Żył w wielkiej niemoralności. And Jesus saved him. A Jezus go zbawił. And he became a great man of God. A potem stał się wielkim Bożym mężem. This man, ten człowiek, has the same story, ma podobną historię of powerful life transformation. Potężnej życiowej transformacji. He has written 17 books, napisał 17 książek. Many of them best-selling books, niektóre z nich to bestsellery, sold millions of copies, które sprzedały się w milionowych nakładach. A movie made about his life, film, który nakręcono o jego życiu, has been seen by more than a quarter of a billion people. Został oglądnięty przez ponad 250 milionów ludzi. But most of all, możecie zaklaskać. Ale co najważniejsze? But most of all, co najważniejsze? He's a man of God, on jest Bożym mężem. A man who loves you, człowiekiem, który kocha ciebie. That's why he comes here, dlatego właśnie tutaj przyjechał, to show the love of Jesus. Aby pokazać wszystkim miłość Pana Jezusa. And I would like for you to do something for me. I chciałbym was bardzo prosić o jedną rzecz. Because we're from America, dla mnie, ponieważ jesteśmy z Ameryki, can you show us tonight, czy możecie nam pokazać dzisiaj, how warm, jak ciepło and inviting, i uprzejmie, gościnnie and enthusiastic you are, i entuzjastycznie możecie powitać naszego gościa, ewangelistę Nikkiego Cruza. Right. Thank you very much. You might be seated. Dziękuję wam, możecie usiąść. Pastor Gary to stand here with me. Chciałbym, aby Pastor Gary pozostał tutaj ze mną. We had done so many things together. Ponieważ tak wiele rzeczy uczyniliśmy razem. And he is the son of my spiritual father. I on jest jak gdyby takim moim duchowym, ja jestem jego duchowym ojcem, moim duchowym synem. David Wilkerson. I want to say something about Gary. Chciałbym wam coś powiedzieć o Garym. Kelly and Gary was my pastor in Colorado Springs, Colorado. Gary był moim pastorem w Colorado Springs. He was a pastor there. Był pastorem. For he doing something better. Czynił coś więcej, lepszego. He going all over right now with conference and I'm sometime enjoy him. Kiedy jeździł po świecie, usługując na różnych konferencjach. And I want to really
introducing the right way. Jeździłem razem z nim i chciałbym go wam przedstawić we właściwy sposób. The day that I got converted. Dzień, kiedy nawróciłem się. Something strange happened. Coś dziwnego się stało. David Wilkerson came to New York City. David Wilkerson przybył do Nowego Jorku. He conducted crusades in New York. I prowadził ewangelizację w mieście Nowego Jorku. Gary's mother was expecting him to come into this world. Mama Gary'ego była wtedy w ciąży z Gary. And guess what? I uwierzcie, zgadnijcie, co się wydarzyło. Mrs. Wilkerson was expecting that baby. Pani Wilkerson spodziewała się dziecka. And Dave Wilkerson was trying to reach me in New York. A jego ojciec David Wilkerson próbował zdobyć mnie dla Chrystusa w Nowym Jorku. It was in a place like this or bigger than this. Głosił słowo Boże w takim miejscu albo nawet większym. That I heard the gospel of Jesus Christ. Gdzie po raz pierwszy usłyszałem Ewangelię o Jezusie Chrystusie. And the day that I was born again. I dzień, kiedy się na nowo narodziłem. The sacrifice that Mrs. Wilkerson did. To był dzień, kiedy pani Wilkerson. In sending her husband to come to New York. Zamiast być z mężem, który wyjechał do Nowego Jorku. I gave my life to Jesus. To był dzień, kiedy ja oddałem życie Jezusowi. And that was the day that Gary Wilkerson was born. I to był dzień, kiedy Gary Wilkerson się urodził. So I want to introduce, I want him to give a testimony because he got a beautiful just a moment. Listen to him. I posłuchajcie tego, co ma do powiedzenia, ponieważ to jest nadzwyczajne. You're gonna get shot, but you're gonna heal. To będzie szokujące dla was. To, co usłyszycie. Sincere, to będzie szczere and transparent. I będzie transparentne. And I want you to listen what he gonna posłuchajcie tell tego, co on wam powie. I ask you to do this for me. Zróbcie to dla mnie. Ladies and gentlemen, panie i panowie, I love to introduce chciałbym wam przedstawić Gary Wilkerson, Gary Wilkerson. Receiving with all your heart. Przyjmijcie go z całego serca. Przywitajcie go. Thank you. I just want to take a few minutes of your time. I chciałbym poprosić was dosłownie o kilka minut waszego czasu. And then give you back over to Nicky Cruz. I potem znowu oddać scenę Nickiemu Cruzowi. Nicky just told you I was his pastor in America. Pamiętacie, Nicky wspomniał, że ja byłem jego pastorem w Ameryce. And before he met Jesus, zanim poznał Pana Jezusa, he was the leader of a violent gang in New York City. On był przywódcą takiego bardzo brutalnego gangu w Nowym Jorku. Thousands of young people that he led. Wiecie, to były tysiące młodych ludzi, dla których on był liderem. Into gang warfare and violence and crime. I ten gang zajmował się przestępczością, prowadził wojnę z innymi gangami. His gang, the Mau Maus, jego gang, czyli the Mau Maus, declared war on the police department in New York City. Pewnego razu ogłosili wojnę Wydziałowi Policji w Nowym Jorku. And now he's in my church. A teraz on jest w moim kościele. And he's saved. Jest zbawiony. And he lives for Jesus. Żyje dla Jezusa. And he's kind and loving. Jest uprzejmy, jest kochający. But he's got a little bit of gang left in ale him. Jeszcze trochę z tego gangstera w nim zostało. And so sometimes when I'm preaching, a więc czasami, kiedy głoszę, he comes up afterwards. On wychodzi po mnie. And he points his finger at me. I kiwa mi palcem. That was a good sermon. Mówi, to było dobre kazanie. But you missed it in the end. Ale na końcu tam nie do końca ci poszło. You should have pushed stronger. Mogłeś nacisnąć gwałtowniej. Because he has passion for Jesus. Wiecie dlaczego? Bo on ma pasję dla Jezusa. So I grew up in the church. A więc ja dorastałem w kościele. My father was a pastor and evangelist who led Nicky to Jesus. Mój ojciec był pastorem ewangelistą, który przyprowadził Nickiego do Jezusa. The author of the book The Cross and the Switchblade. Był autorem książki Krzyż i Sztylet. And his father was a pastor as well. Oraz jego ojciec, czyli mój dziadek, też był pastorem. And his father was a pastor as well. I jeszcze jego ojciec też był pastorem. And my great-great-grandfather was a pastor as well. I mój pradziadek też był pastorem. Five or six generations of ministers in my family. Chyba pięć lub sześć pokoleń duchownych w mojej rodzinie. And then when my father started
this drug rehabilitation program called Teen Challenge. I potem mój ojciec rozpoczął taką działalność związaną z programem rehabilitacyjnym dla narkomanów, alkoholików, nazwaną Teen Challenge. It began a worldwide movement of the most impactful and effective drug rehabilitation program in the world today. I to stało się największym ruchem takim rehabilitacyjnym wyciągającym narkomanów i alkoholików z nałogu, rozpoznanym jako najbardziej skuteczny program na całym świecie. There are 1,500 centers all around the world. W tej chwili jest ponad 1,500 takich centrów rehabilitacyjnych na całym świecie. Today, while I speak to you, dziś, kiedy do was mówię, almost 30,000 young men and women are getting free from drug addiction at Teen Challenge centers around the world. 30 tysięcy młodych ludzi jest przechodzi program, jest wyrywany z nałogu narkomanii na całym świecie. So I know about ministry. A więc ja wiem trochę o służbie. And I know about how Jesus sets people free from addictions. Wiem również o tym, w jaki sposób Jezus wyrywa ludzi z nałogów. And my wife and I, Kelly, were pastoring this church. I moja żona Kelly i ja byliśmy pastorami tego kościoła. And one day my son named Elliot came home from a time with his friends. I pewnego razu mój syn Elliot wrócił do domu po spotkaniu z przyjaciółmi. And his clothes smelled kind of funny. I wiecie, jego ubrania tak trochę dziwnie pachniały. I said, "What's that smell on your clothes, son?" Ja mówię, Elliot, czym pachną twoje ubrania? He said, "Oh, I was at a campfire." O, tato, wiesz, byłem na ognisku. It's just the smoke from a campfire. To jest po prostu ten dym z ogniska, tak prześmierdłem. But soon I realized. Ale po tym wkrótce ja zdałem sobie sprawę. He's not going to a campfire every night. Że on co wieczór nie chodzi na ognisko. But he's coming home every night smelling like marijuana. Ale co wieczór wracał do domu śmierdząc marihuaną. And my wife and I were shocked. I moja żona i ja byliśmy zaszokowani. 5-6 generations of pastors. 5-6 pokoleń pastorów. My father starts Teen Challenge, helping thousands of drug addicts. Ojciec rozpoczyna Teen Challenge, który koncentruje się na pomocy narkomanom. And my own son now starting to use. A teraz mój własny syn zaczyna być narkomanem. But my wife and I have faith. Ale moja żona i ja, my mieliśmy wiarę. So we began to pray. Zaczęliśmy się modlić. Jesus, don't let him get caught into that lifestyle. Mówiliśmy, Jezu, nie pozwól, aby on został uwikłany w ten styl życia. But sometimes when you pray, ale czasami, kiedy się modlisz, things get worse before they get better. Rzeczy stają się najpierw gorsze, aby potem stać się lepszymi. And we found out later, i dowiedzieliśmy się później, that he started taking different kinds of pills. Że on zaczął przyjmować różne pigułki, narkotyki w pigułkach. So we prayed even harder. Zaczęliśmy się modlić jeszcze mocniej. But it was breaking our heart. Ale wiecie, to łamało nam serca. Our own son, nasz własny syn, Christian family. Is living with these boys and girls out on the streets. Żyje teraz z tymi chłopakami, dziewczętami na ulicy. Partying sometimes all night. Imprezuje całymi nocami. And my wife and I would be up in the middle of the night praying. A moja żona i ja, my w ciągu nocy klęczeliśmy i modliliśmy się. But it got worse. Ale to stało się jeszcze gorsze. Has anybody ever found that in your life? Czy ktoś z was doświadczył czegoś podobnego w waszym życiu? Sometimes your marriage gets worse. Czasami twoje małżeństwo najpierw pójdzie w dół. Sometimes your physical body gets worse. Czasami twoje zdrowie się posypie. Sometimes your faith and hope gets worse. Czasami twoja wiara i nadzieja gdzieś się zagubi. But we kept praying. Ale my dalej modliliśmy się. One day he came home. Pewnego razu on wrócił do domu. And he rolled up the sleeves of his long sleeve shirt. On podwinął rękawy swojej koszuli. And I saw these black marks on his arm. I zobaczyłem te czarne ślady po igłach w jego ramionach. It was where he was shooting, injecting heroin into his veins. To były miejsca po strzykawce i igle, gdzie wstrzykiwał sobie heroinę w żyły. And I remember that night. Pamiętam tę noc. When I went to my bedroom. Kiedy poszedłem do sypialni. And I just began to weep. I zacząłem płakać. My wife and I, we fell on the floor. Moja żona i ja, my położyliśmy się na podłodze. Saying, Jesus, mówimy, Jezu, we believe you're a miracle working God. Wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. But our own son, a nasz własny syn, we can't seem to do anything about it. Wydaje się, że nic z tym nie możemy zrobić. He started stealing from us to provide money for his habit. On zaczął kraść rzeczy z domu po to, żeby mieć pieniądze na narkotyki. And the very worst day of my life ever. I najgorszy dzień mojego życia. Once I was in a car accident, I broke my back in two places. Wiecie, kiedyś miałem wypadek samochodowy i złamałem kręgosłup w dwóch miejscach. Once the doctor told me I had cancer. Raz też lekarz powiedział mi, że mam raka.
but those days were not near as bad. Ale te dni nawet nie zbliżyły się do tego złego dnia, o którym chcę wam powiedzieć. As the day I had to ask him to leave our home. Tym dniem był dzień, kiedy musiałem poprosić mojego syna, aby wyniósł się z domu. He wouldn't leave. On nie chciał wyjść. We had to call the police. Musieliśmy wezwać policję. And they came. Przyjechała policja. And they pulled him away from our home. I oni wyciągnęli go z domu. And again I was in tears. I znowu płakałem. What's happening, Lord? Mówię, Panie, co się dzieje? And the guilt and shame in my own heart. I wiecie, i wina oraz wstyd w moim własnym sercu. I'm a failure. Mówiła mi, jesteś nieudacznikiem. My dad helped thousands of drug addicts. I can't even help my own son. Mój ojciec pomagał tysiącom narkomanów, a ja nie jestem w stanie pomóc nawet własnemu synowi. He became homeless. On stał się bezdomny. Living on the streets. Zaczął mieszkać na ulicy. In the wintry cold weather of Colorado. W zimowym, bardzo ostrym klimacie gór Colorado. And he would call my wife and I. I wiele razy wieczorem dzwonił do domu. Early in the morning. Albo wcześnie rano. Late at night. Późno w nocy. Dad, I want to come home. I'm cold. Tato, jest mi zimno, chciałbym wrócić do I'm domu. Hungry. Jestem głodny. But we knew, ale my wiedzieliśmy, for him to come to our house, że jeśli on wróci do domu, we would just be supporting his habit. To dalej będziemy tylko podtrzymywać jego nauk. And so we had to just turn him over to the Lord. A więc musieliśmy oddać go Panu Bogu. And there was two things we needed. I były dwie rzeczy, których potrzebowaliśmy. One is a miracle in his life. Jedna to jest cud w jego życiu. And the other was a healing in my own heart. A druga to uzdrowienie w moim własnym sercu. Because of the sense of shame. Z tego poczucia wstydu. Some of you here tonight. Niektórzy z was dzisiaj tutaj jesteście. Are facing the struggle with shame. Zmagacie się ze wstydem. I can't keep my marriage together. O, ja nie jestem w stanie utrzymać mojego małżeństwa. I can't stay right with God. Nie mogę żyć w porządku przed Bogiem. I keep failing and making mistakes. Ciągle nawalam, ciągle upadam, popełniam błędy. So I needed healing of shame. Wiecie, ja też potrzebowałem uzdrowienia od wstydu. But how many of you know God is good? Ale ilu z was wie tutaj na tym miejscu, że Bóg jest dobry? And one night he called me. I pewnej nocy on zadzwonił do mnie. He said, "Dad, are you sitting down?" Mój tato, czy siedzisz? And that's usually not good news when your children call you. Wiecie, to nie jest zazwyczaj dobra wiadomość, jak dziecko cię zapyta w taki sposób. I said, "What's wrong?" Ja mówię, co się stało? He said, "I got put in jail." Tato, wsadzili mnie do więzienia. And in the middle of the night. I w środku nocy. It was pitch black in my prison cell. Było całkowicie ciemno w mojej celi. And I began to cry. Ja zacząłem płakać. And I said, "God." I powiedziałem, Boże. My grandfather and great grandfather. Mój dziadek, mój pradziadek, nawet mój ojciec. They knew you. Oni cię znali. And they preached about your power. I oni głosili o twojej mocy. I need you. Ja cię potrzebuję. I need a miracle. Potrzebuję cudu. And he told me this. I powiedział mi tak. He said, "Dad, you're not going to believe this." I tata, nie uwierzysz. Pitch black in my prison cell. Było całkowicie ciemno w mojej celi. And all of a sudden. I nagle. A supernatural light turned on. Ponadnaturalne światło się zapaliło. I felt the presence of Jesus in the prison cell. Odczułem obecność Jezusa w tej właśnie celi więziennej. He said, "Dad." I powiedział, tato. Last night. Zeszłej nocy. Jesus filled me with His Spirit. Jezus wypełnił mnie swoim duchem. He changed my whole life. Zmienił moje życie. He did a miracle for me. Uczynił dla mnie cud. And that's been almost 10 years ago now. I to już jest 10 lat temu było. And he's living for Jesus. I od tego czasu on żyje dla Jezusa. He's happily married. Jest szczęśliwie żonaty. He has three wonderful children, my grandchildren. Trójkę wspaniałych dzieci, naszych wnuków. So we came here from the United States. A więc przyjechaliśmy tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Not to fill your heads with information. Nie po to, aby wypełnić wasze głowy informacją. Not to share dead religion with you. Nie po to, aby się dzielić z wami jakąś martwą religią. But to tell you tonight. Ale by wam powiedzieć dziś wieczór. Jesus is alive. Jezus żyje. And Jesus has power. I Jezus ma moc. And Jesus has authority. I Jezus ma władzę. And no matter what you're facing tonight. I bez względu na to, co przechodzisz. His power is available to you. Jego moc jest dla ciebie dostępna. It's not just for me. Nie tylko dla mnie. It's not just for my wife. Nie tylko dla mojej żony. It's not just for my son. Ani dla mojego syna. It's for you tonight. Ale dla ciebie. It's for your marriage tonight. Dla twojego małżeństwa. It's for your body tonight. Dla twojego ciała. It's for your backslidden heart tonight. Dla twojego serca, które może odpłynęło od Boga. It's for your running from God. Może nawet uciekasz przed Bogiem. He's here tonight. Ale on jest dziś tutaj, aby uczynić cud. He did one in Nicky Cruz. On zrobił taki cud dla Nickiego Cruza. He's gonna do it in you. I zrobi tego dla ciebie. Tonight. Dziś wieczór. And tomorrow night. I jutro wieczór. That's my story. I to jest moja historia. And I'm so glad. I cieszę się, that Jesus set us free. Że Jezus nas uwolnił. Let's welcome back Nicky Cruz. Przywitajmy jeszcze raz Nicky Cruz. All right. What a surprise, huh?
Co za niespodzianka. That happened. To naprawdę się wydarzyło. Sometimes we don't understand all these things that happening to our family. Czasem nie rozumiemy tych rzeczy, które dzieją się w naszych you rodzinach. You are not a section to the rule. Rzeczy nie podlegają zasadom. I got my wife and my daughter and West tutaj są ze mną moja żona i moja córka. We have before I introduce them, I would like to introduce Gary's wife. Zanim ich wam przedstawię, to chciałbym przedstawić żonę Gary'ego. She's very close to her husband, I hope so. Jest bardzo bliska swojemu mężowi. Will you please, mam nadzieję. I introduce Kelly proszę, Wilkerson. Proszę, pokaż się Kelly Wilkerson. And then I have my wife. I oto moja żona. And I don't know the magic that I have. Nie jestem świadom tej magii w moim życiu. I was irresistible. Byłem nie do odparcia. Irresistible. Nikt się nie mógł mi oprzeć. And she fell in love with me. I ona się we mnie zakochała. She could not resist my good look. Nie była w stanie oprzeć się mojej przystojności. No, I want to introduce my wife. Chcę wam przedstawić moją she's żonę. She don't like to be being public, but ona I want nie to lubi, introduce kiedy tak publicznie Gloria się o niej Cruz, mówi. My wife. Oto moja żona, Gloria. Then I have my daughter with me, which working together with my son-in-law. I moja córka z zięciem. I like to introduce Alicia. Alicia i Patryk. Just a moment, Dao, Alicia. Alicia, pokaż się. And then, like it or not, if I like it or not, what has happened? Czy mi się to podoba, czy nie, ale tak się dzieje. Chciałbym wam przedstawić. Chciałbym przedstawić wam jednego z największych złodziei, który ukradł mi córkę. Ożenił się z moją córką. And he is right now the one who directing and he will be in controlling the Nikki Cruz Outreach, the ministry that I have. I teraz jest dyrektorem naszej służby, duszpasterstwa naszego. And I'm proud of him to be my son-in-law for 33 years. I pozwoliłem mu być moim zięciem przez 33 lata. Patrick Dow, will you please stand up? Proszę przywitajcie go również. He go like this. On tak unika. No. Listen. Słuchajcie. Tomorrow, that's the day I'm gonna go ahead and tell you, give you my life story, how Jesus Christ changed my life. Jutro wam opowiem historię mojego życia, jak Jezus ją zmienił, jak zmienił moje życie. I am no one to just talk to the Christians. You got to bring people here. Ja się nie nadaję do przemawiania do wierzących, do chrześcijan. Musicie przyprowadzić tu ludzi takich niekościelnych. Ja nie lubię opowiadać tak po prostu o swoim życiu. Ale Bóg chce, żebym to robił, więc robię. Ale moje życie jest jednym wielkim cudem. Would you please give me your attention for a moment? Bądźcie uważni przez kilka minut. Let me talk to you about the greatest miracle of all miracles. Pozwólcie, że porozmawiam z wami o tym, gdzie ma miejsce cud cudów. The Bible says in John chapter 14 verse 27. Biblia mówi w Ewangelii Jana rozdział 14 i werset 27.
I leave with you. Pokój zostawiam wam. My peace I give you. Mój pokój wam daję. I do not give up the peace that you have right now, but the world gave you as I gave it to you. Nie daję wam go inaczej niż daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Will you please do not let your heart be troubled? Proszę, nie ulegajcie trwodze. And do not be afraid. And thank you very much. Nie bójcie się, dziękuję bardzo. I can feel myself now better. Teraz lepiej siebie słyszę. And I knew this is gonna happen. It is happened. I mówiłem tym panom, że peace, tak będzie miało. Give it to you. Pokój wam daję. No, as the world give it to you. Nie taki pokój, jaki świat daje. Christ will give it to you. Chrystus wam da. That is something priceless. To jest coś bezcennego. The headline today proves that man can never achieve peace by his own means. Życie pokazuje, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć prawdziwego pokoju swoimi własnymi wysiłkami i środkami. Peace requires divine intervention. Pokój wymaga Bożej interwencji. It is a miracle of God. Pokój jest cudem Bożym. Because the way that the world is going around, bo to, w jaki sposób świat się toczy i życie na świecie, people are losing it. Ludzie są nieświadomi. Because peacemaker, ponieważ pokój czyniący, is the one who gets in between. To jest ten, który wchodzi pomiędzy. That is a peacemaker. To jest ten, który chce zaprowadzić pokój. Peace will control two areas of your life. Pokój będzie miał wpływ na dwie dziedziny waszego życia. The way you think, będzie miał wpływ na to, jak and the myślimy way you feel. I to, co czujemy. That involve two things. I to wymaga dwóch rzeczy. Your mind and your heart. Zaangażowania umysłu i serca. And Paul himself said. A apostoł Paweł powiedział. He talked about a lot about peace. Paweł Święty mówił wiele też o pokoju. Philippians chapter 4 verse 7. W liście do Filipian w rozdziale 4. Paul say. Mówi tak. And the peace of God which transcends all understanding. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł. We guard your heart and your mind in Christ Jesus. Będzie strzegł waszych serc oraz myśli w Chrystusie Jezusie. There is the problem. Tu jest problem. And this is what always when I was in the gangs. I tu też, kiedy w gangach byłem. I planned everything. Musiałem planować wszystko. It's I'm not proud of whatever happened. Cokolwiek miało miejsce. We planned very well what. How we gonna do our fight? Szczególnie planowaliśmy, jak będziemy walczyć, bić się. New York City is one of the largest cities of our country. Nowy Jork jest jednym z największych miast naszego kraju. And here in New York City. I tu właśnie w Nowym Jorku. Infected by gangs and drug addiction. Miasto, które jest pod wpływem gangów i uzależnienia od narkotyków. But I noticed one thing. Ale przyuważyłem jedną rzecz. You can think about all the plans how to attack, how to destroy. Możecie myśleć, mieć plany, jak zaatakować, jak zniszczyć. You know the street, you know the dark alleys. Możecie znać ulice, jak również ciemne przejścia. You know your enemies. Poznać swoich wrogów. We fight for the territory, for walczyliśmy the turf, o terytorium. And we knew everything that was going on. I wiedzieliśmy wszystko, co się działo. And many time when you commit a crime, i wiele razy, kiedy popełnialiśmy przestępstwa, you plan. Planuje się. Listen to me, you plan. Posłuchajcie, trzeba planować. You think. Myśli się. How you gonna go about it? Jak to zrobimy? You think. Myślimy. I'm gonna kill that person. Że chcę zabić tą osobę. But how in the world you gonna do it? I jak to zrobimy? You can think about it. Możemy myśleć. But the one who make the decision is your heart.
ale w serce, sercu zapada decyzja, że trzeba mieć tą odwagę. Możesz myśleć, ale to, co poprowadzi cię do czynu, to będzie twoje serce. Tak, możesz to uczynić. Albo nie, tchórzem jesteś. Nie masz odwagi. That is the reason what peace is so important in our life. I dlatego tak ważnym jest, żeby mieć pokój w sercu. Because this is how to deal with your mind and your heart. Bo pokój ma wpływ na nasze myślenie i serce. Seriously. Naprawdę. We live in a turbulent world. Żyjemy w okropnym świecie. Change so rapidly and wszystko zmienia się tak często i szybko. So dramatic. I dramatycznie. Jesus Christ said this. Jezus Chrystus He powiedział alone to. Can provide the help and peace we need to live and work in this world with integrity and wholeness. Tylko Jezus jest w stanie dać nam to, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli funkcjonować w tym świecie uczciwie i rzetelnie. And you know what I learned? I learned this. Wiecie, co się nauczyłem? Certainly our work cannot be depend upon that. Nauczyłem się, że nasze działanie i życie nie może się opierać tylko o no to. No job is engaging enough, no position powerful enough. Że żadna praca, stanowisko nie ma takiej wartości i wpływu. And no material reward substantial enough. I żadna nagroda materialna. To give that inner peace in your life. Aby wprowadzić i dać ci ten prawdziwy pokój Only w życiu. Christ alone. Tylko Chrystus jest w stanie to uczynić. Christ alone. Tylko Chrystus. Is the one who can give that peace. Tylko Chrystus jest w stanie no dać other ci one. Ten prawdziwy pokój. Nic Believe innego me, w świecie. The only ones. Tylko On. And the Bible is so full of miracles. W Biblii czytamy oh, o wielu goodness. Cudach. Tam jest pełno cudów. When you go through the Bible, especially in the day of Jesus Christ, i kiedy czytamy o dniach, kiedy Jezus chodził po ziemi, there was three resurrections that Jesus did. Trzy zmartwychwstania, które spowodował One Jezus. Had to do with the adult by the name of Lazarus. Jedna osoba mnie nazywała się, to był człowiek o imieniu Łazarz. Another was a young man. Drugi przypadek znamy jako młodzieniec wskrzeszony z martwych. Pan Jezus wchodził do tego miasteczka, gdzie ten młodzieniec zmarł. And here the mother was broken and cried. I matka płakała, szlochała. She was mourning, groaning because of the loss of her son. Ponieważ straciła syna, który zmarł. It happened that Jesus was there. I nagle tam znalazł się Jezus. And Jesus fell for this lady. I Jezus poczuł współczucie. And they was coming out of the gate. A oni wychodzili konduktem Jesus touched z bram the casket miasta. Of this dead person. I Jezus dotknął się trumny tej zmarłej osoby. Resurrect him. I wzbudził z martwych tego młodzieńca. Łazarza też. Jesus knew that he was dead for Four days? Łazarz już był martwy przez 4 dni. Why did Jesus didn't went right away when he found out that Lazarus was dead? Czemu Jezus nie udał się od razu, kiedy usłyszał, że Łazarz zmarł? This family was the best family. There was Lazarus was Jesus' friend. Łazarz był przyjacielem Jezusa. Rodzina Łazarza byli blisko z Jezusem. He stayed in their home. Przebywał w ich domu. Martha, Maria used to take care of Jego him. Siostry Marta, Maria gościły go. And what happened? I co się wydarzyło? Here is Lazarus dead. I nagle Łazarz umiera. And the first thing that happened, i pierwszą rzeczą, when która Jesus miała miejsce, came, kiedy Jezus przyszedł, Martha ran right Marta away. Wybiegła na spotkanie. If you was here, my brother will not die. I czyni zarzut Jezusowi, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. But there was a purpose for this. Ale był cel, to było celowe. This is a manifestation that had to deal with the glory of God.
Jezus pozwolił na to po to, aby objawiła się chwała Boża. Let me tell something about the Son of God, Jesus Christ. Pozwólcie, że jeszcze trochę wam coś powiem o Synu Bożym Jezusie. Let me be more personal. Pozwólcie, będę bardziej taki personalny w tej sprawie. God is a God of feeling. Bóg jest Bogiem uczuć. God care. Bóg troszczy się. And he showed that to Jesus Christ. I Bóg okazał to Jezusowi. That was evidence about the humanity of Jesus. To jest takim, jest to dowodem człowieczeństwa Jezusa. He was 200%. Jezus na 200%. 100% divine, 100% human. 100% Bóg, 100% człowiek. And the Bible says that Jesus Christ. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus. When she saw Martha. When ujrzał Martę. And when she saw Martha. Kiedy ujrzał Martę. He was moved. Był poruszony. He cried. Płakał. Then he went to the place when Jesus was buried. I udał się do grobu, gdzie Łazarz był pogrzebany. And again Jesus' emotion was moved. I znowu był wzruszył się. Jesus cares for you so much. Jezus troszczy się tak bardzo, Jezusowi zależy na tobie. Because I never thought that he cared that much. He does. Był czas, kiedy myślałem, że mu nie zależy, ale jemu naprawdę zależy. God has feelings. Bóg ma uczucia. He sad when you sad. Bóg był w miejscu, w którym jesteś. He enjoy for you to be happy. Bóg chce, jego to cieszy, kiedy jesteś szczęśliwy. He enjoy for you to be together. Boga cieszy to, kiedy możecie być family. Razem. Bóg kocha rodzinę. He love family. Bóg kocha rodzinę. That the reason he loved Lazarus. Martha and Mary. Bogu nie podobało się ten rozdział pomiędzy Łazarzem, Martą i Marią. Miracle that you never can imagine. I to są cuda, których nie możemy sobie wyobrazić. The healing of a blind man. Kiedy na przykład uzdrowił ślepca. And here Jesus Christ in a miracle in a way. I Jezus, który uzdrawia. The question was given to him. Kiedy mu zadano pytanie, by the disciples, przez uczniów jego, uczniowie mu zadali pytanie. Who was the one who was in sin, his father or his mother? W przypadku tego ślepca, kto zgrzeszył, ojciec czy matka, że urodził się ślepy? Jesus had to answer, neither one. A Jezus mówi, ani ojciec, ani matka, this nikt. Is a moment to manifest the glory of the Lord. Tak się stało po to, by chwała Boża się objawiła. And Jesus healed this blind man. I Jezus uzdrawia tego ślepca. And you know the first thing that he saw? I wiecie, kogo ten ślepiec pierwszego ujrzał? Face to face. Twarzą w twarz? Jesus. Jezusa. Jesus had to open your eyes tonight. So you can see him. Jezus chce otworzyć tobie oczy, abyś mógł zobaczyć Go i że Cię kocha, że jestem jedynym Synem Bożym. Jezus jest darem, abyśmy nie zginęli, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I oto Jezus. And here the blind man. I ślepiec. How many of you have been blind? You see, but you're blind. Wydaje ci się, że widzisz, ale jest możliwość, że ślepy jesteś. And you know what I realize about yourself. Nie widzisz pewnych rzeczy w swoim życiu, w swojej sprawie. There was miracles after miracle, and I want to go into. I tyle tych cudów. When he fed 5,000 people. Kiedy na przykład nakarmił 5,000 ludzi. The miracle, how he did it. I to, w jaki sposób to uczynił. 5 loaves of bread. 5 bochenków chleba, 2 rybki. That was a miracle. To był cud. To feed 5,000 people. By nakarmić 5,000 ludzi. That not including women or either children. I to nie licząc kobiet i dzieci. Because Jesus knew that they would follow him, and Jesus knew. Jezus wiedział, że te tłumy, które za nim szły, nagle zgłodnieją. He fed them. I nakarmił ich.
That sounds incredible, huh? To jest niesamowite, ha? Talk to the homeless men. Porozmawiajcie z bezdomnymi. Talk to them. Porozmawiajcie. Some of them. Niektórzy. They don't have no place. Nie mają gdzie mieszkać. Some of them they are completely lonely. Wielu z nich są bardzo samotnymi ludźmi. Living alone. Żyją samotnie. And I can go on with the miracles. I mógłbym dalej wam opowiadać o cudach. That's physical. O tych fizycznych cudach. But I want to tell you the story and I'm going to finish. Ale chcę wam opowiedzieć historię, którą chcę zakończyć też dzisiejsze wystąpienie. Human give life to their children. Ludzie dają życie swoim dzieciom. Yet the only God spirit can change your life, your childhood into a God child. Ale tylko Boży Duch może zmienić twoją rzeczywistość i uczynić cię Bożym dzieckiem. Let me tell something about it. Pozwólcie, że trochę wam o tym powiem. This might sound like a Sunday school class. Come again. Sunday school class. To miało miejsce w szkole niedzielnej. But let me tell you this story and then I'm going to put it together with myself. Opowiem wam tą historię i połączymy tutaj tę historię razem. Nicodemus. Nikodem. I want you to read that yourself because I'm not going to read it myself. A chcę, abyście posłuchali tej historii po polsku, bo nie będę czytał po angielsku. Znajdujemy tę historię w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. 1 do 6, Anna. Okay, that's all right. Read it. Okay. Czytamy. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł, posłuchajcie, przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. To me you're speaking in tongue. Brzmi to jak mówienie językami. I understand the English because I got it here. Ja rozumiem po angielsku, bo mam to tu zapisane. You know something about Nicodemus? Wiecie coś interesującego? He got three encounters with Jesus. Jeśli chodzi o Nikodema, miał trzy spotkania z Jezusem. One was alone at night. Pierwsze spotkanie sam na sam z Jezusem w nocy. The second time defending Jesus Christ. Po raz drugi, kiedy bronił Jezusa. And the third time, a po raz trzeci, after the resurrection, the crucifixion of Jesus Christ, po ukrzyżowaniu Jezusa, he began to preparing the body for burial. Przygotowywał ciało Jezusa do pogrzebu, do pochówka. Salvation is the greatest miracle of all miracles. Zbawienie człowieka to jest największy cud, jaki może się każdemu przydarzyć. Jest tyle cudów. Ale ten największy cud brzmi tak: musisz się na nowo narodzić. To nie jest nawrócenie się intelektualne, gdzie analizujemy this wszystko. Has to be a change of heart. Następuje przemiana serca w wyniku tego cudu. Nowe serce otrzymujemy. Zmiana, przemiana umysłu. Mind. Nowy umysł. Peace I give it to you. Pokój no, ci daję. Nikt ci takiego pokoju, ale ja wam daję. You cannot buy it? Nie możesz kupić takiego pokoju. You can't. Nie możesz. It's incredible to understand. Niesamowitym jest, aby zrozumieć to, ale jest tak prostym, aby to przyjąć. Do you know in the Bible,
all the people that Jesus met? Wiecie, ludzie, których Pan Jezus spotykał, opisanych w Biblii? They was Mr. Nobody. To byli tacy niktosie. Those people was invisible to other people. To byli tacy niewidzialni dla innych. And that was Mrs. and Mr. Nobody that was touched by Jesus Christ. To jest to tacy nikt, tacy pan i pani nikt, których nikt nie zauważał. Nicodemus was the opposite of Nicky Cruz. Nikodem to był ktoś całkowicie odmienny od Nicky Cruza. I'm going to put it together. Chciałbym zestawić tych dwóch Nicky razem. And Nicodemus. Nicky i Nikodem. Nicodemus came from a prominent upper class family. Nikodem pochodził z prominentnej klasy społecznej. Nicky Cruz came, he came from the pit of poverty. Natomiast Nicky Cruz pochodzi z samego dna, z samej jamy ubóstwa i biedy. Nicodemus was connected with the upper crust. Nikodem miał do czynienia z ludźmi wyższej klasy. He knew his theology, znał swoją teologię, and pisma, historię. He was part of the religious elite. Był częścią elity religijnej. And who was Nicky Cruz? A kim był Nicky Cruz? I was a son of satanic priest. Byłem synem kapłana satanistycznego. And my mother a witch. A moja mama była czarownicą. What a difference here. Jaka różnica. And this is the life. Why Nicodemus and why Nicky Cruz? I oto pytanie, czemu Nikodem, czemu Nicky? Nicodemus went to the best university in Jerusalem. Nikodem uczęszczał do najlepszych uniwersytetów w Jerozolimie. He was well educated. Był dobrze wykształcony. Nicky Cruz. A Nicky Cruz? I was a kid from the streets. Ja byłem dzieciakiem z ulicy. A dropout. Takim wyrzutkiem. A lonely kid. Samotnym dzieckiem. Porzuconym. And there was something here. I coś tu się wydarzyło. There's no exception. Nie ma w tym God. Wyjątku, jeśli chodzi o Boga. You got to come through Christ. Musisz przyjść do Chrystusa i przez Chrystusa. Nicodemus came through Christ. Nikodem przyszedł. Nicky Cruz came through Jesus Christ. Przez Chrystusa i Nicky Cruz przyszedł przez Chrystusa. Nicodemus is right now in heaven. Teraz Nikodem jest w niebie. Nicky Cruz gonna looking forward to go to heaven. Not now. A Nicky Cruz nie może doczekać się, kiedy będzie w niebie, ale nie teraz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Why are you laughing at? Czemu się śmiejecie? No now. Jeszcze nie. Whatever you want. And yet Jesus loved Nicodemus. Jezus ukochał Nikodema. Jesus loved Nicky Cruz. Ukochał Nicky Cruza. But the greatest blessing, the greatest blessing. Ale najwspanialszym błogosławieństwem jest to. And I'm finished. I tym zakończę. How Jesus Christ do miracles. Jak Jezus Chrystus dokonuje cudów. How Jesus delivered me. Jak Jezus mnie wyzwolił. What happened? Co się wydarzyło? What happened to Nicky Cruz? Co się przydarzyło Nicky Cruzowi? Nicodemus. Nikodem. He knew all these things. On wiedział, co trzeba wiedzieć. He followed Jesus from the beginning. Obserwował, słuchał Jezusa od samego początku. W nocy przyszedł. I was in darkness. A ja byłem w ciemności. And God loved Nicky Cruz. I Bóg ukochał Nicky Cruza. That's a song in the movie The Cross and Switchblade. God loved Nicky Cruz. W tym filmie Krzyż i Sztylet tam jest taka piosenka Bóg kocha Nicky Cruza. He does. Bo tak on kocha. When I came to Christ, kiedy przyszedłem do Chrystusa, it was in front of 12 different gangs. Uczyniłem to
na oczach 12 gangów zgromadzonych tam. 2000 ludzi było zgromadzonych. 12 different, I mean, enemy gangs. 12 zwalczających się wzajemnie gangów. By the way, I didn't want to go by myself that night to heal this preacher. Ale tak a propos, ja w ogóle nawet nie chciałem tam pójść, żeby słuchać tego kaznodzieje. I took 75 guys for protection. Wziąłem ze sobą 75 kolegów z gangu, żeby mnie chronili. For that preacher, country preacher, aby ten wiejski kaznodzieja nie dopadł mnie. Well, that was the night. Ale to był wieczór. That I was so mixed up, że byłem so confused. W tak fatalnym stanie umysłu i ducha. I was born in a curse. Byłem, urodziłem się w przekleństwie. Of my family will go to hell. Including myself. Każdy w mojej rodzinie i ja szliśmy do piekła. Isn't God beautiful? Czyż Bóg nie jest wspaniały? Isn't God for real? Czyż Bóg nie jest prawdziwy? It is Jesus Christ for real? Czyż Chrystus nie jest prawdziwy? And I receive Christ. I receive Christ. I przyjąłem Jezusa. Wilkerson didn't know nothing about my background. I Wilkerson nie wiedział nic o moim pochodzeniu. About from where I came from. Nic nie wiedział na mój temat, skąd pochodzę. Nothing how my mother gave me birth. Nie wiedział, jak mnie matka urodziła. Nothing how God placed me in the wounds of a witch. Nie wiedział, że to Bóg umieścił mnie w łonie wróżki, czarownicy. I w przekleństwie. Abym wylądował w piekle. Razem z mamą, ojcem, braćmi i siostrami w samym piekle. Urodziliśmy się pod przekleństwem. Zło było straszne. I dzień, kiedy on przemienił Nicky Cruza. To był dzień, kiedy płakałem jak dziecko. In front of my girlfriend. Moja dziewczyna to widziała. You don't cry in front of girls. Nie płaczemy przed dziewczynami. I was so broken. Tak się rozczuliłem, że tak płakałem. Tak płakałem. And my girlfriend tried to hug me. I said, get away from me. Dziewczyna próbowała mnie pocieszać, a ja mówię, zostaw mnie. About 25 of the guys were crying like babies. 25 gangsterów płakało. And you know what? Razem ze mną. Because i wiecie co? My transformation. I z powodu mojej because transformacji. Jesus Christ changed me. Jezus przemienił mnie. Because he reached me to this man by the name of Dave Wilkerson. Ponieważ przyprowadził mnie do tego człowieka, Dawida Wilkersona. I oddałem życie that Jezusowi night, tego wieczoru. Jesus broke all chains in my life. Jezus wniósł, he filled my life. Zerwał łańcuchy that w moim night, życiu, dał mi życie. Nicky Cruz was born again. Tego wieczoru Nicky Cruz narodził no się na nowo. Than Nicodemus. Nie inaczej niż Nikodem. No different. Tak samo jak Nikodem. That night, tego wieczoru. Glory be to God, my Savior. Chwała Bogu mojemu Zbawcy. I On jest tutaj dzisiaj. Jestem Jego dłużnikiem. On mnie zbawił. Przemienił mnie. Uczynił mnie, dał mi nowy umysł, nowe serce. Abym Go kochał. Mam pokój. Ale najwspanialszą rzeczą zrodziło się życie. I brought my mother to Jesus Christ. Przyprowadziłem moją mamę do Jezusa Chrystusa. My father gave his heart to Jesus Christ. I mój ojciec oddał życie Jezusowi. What I try to say is this. To co próbuję wam powiedzieć. He broke the curse. Jezus of witchcraft. Zerwał przekleństwo wróżbiarstwa w moim domu. Nicky Cruz is no different. Nicodemus is no different. The woman of the world is no different. Nikodem nie jest inny, Nicky Cruz nie jest inny, kobieta przy studni nie jest inna. Jesus Christ can change your Jezus i ty nie jesteś inny. Jezus Chrystus może przemienić każdego.
That's the reason I'm here. That's the reason I'm here. Powód, dla którego tu dzisiaj właśnie jestem. Look at me. That's Spójrzcie the reason na I'm here. To jest powód, dla którego tu jestem. I was ugly. Byłem brzydki. Jesus made me good looking. I Jezus uczynił mnie przystojnym. That's the way he changed life. I tak to wyszło. I was captive of my own thought. Byłem niewolnikiem moich własnych myśli. He freed me completely. My mind is now filled with the peace of Christ. Ale on mnie uwolnił całkowicie. Mój umysł jest pełny pokoju Jezusa Chrystusa. And you know what? Wiecie co? He can break the curse in your life. I Jezus może zerwać wszelkie przekleństwo w twoim życiu. He can do it. On może to uczynić. Like Gary said, he changed Nicky Cruz, he can change you. Tak jak Gary powiedział, jak zmienił Nicky Cruza, to i ciebie może zmienić. And he's here. On tu dzisiaj jest. What a miracle, that's the greatest miracle of all miracles. Co za cud, największy cud cudów to narodzić się na nowo. Born again. Narodzić się na nowo. Born again. Narodzić się na nowo. A new creation in Christ. Stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. All things pass away, death, all things are brand new. Wtedy stare rzeczy przemijają, a wszystko staje się nowe. You don't have to live by guilt. Nie musimy żyć z poczuciem winy. You know the testimony of Gary. To świadectwo Garego is for real. Jest prawdziwe. How in the world Jesus, I mean, Dave Wilkerson came to me and I got converted. Jak to w ogóle się stało, że Wilkerson przyszedł do mnie, ja się nawróciłem? Here Gary is born into this world. A Gary fizycznie rodzi się tego samego dnia w innym miejscu. Raised in a good home. Wychowany w dobrym domu. Became the president of World Challenge. Stał się prezydentem organizacji World Challenge. And here his son is lost. A jego syn jest zagubiony. Did that make any sense? Czy to ma jakiś sens? I pray for my family. Ja się modlę o moją rodzinę. For my daughter, for my children. Moje córki, moje dzieci. They will serve Jesus. Aby służyli Jezusowi. And I'm gonna ask you. I chcę was prosić. To believe in this miracle. Abyście uwierzyli w prawdziwość tego cudu. Jesus Christ can change your life. Że Jezus może zmienić twoje życie. If you have completely turned away from Christ. Może odwróciłeś się od Chrystusa. I want you to come back. Chciałbym, abyś powróciła do Jezusa. Come back home. Powróć do domu. Come back home where, wróć do domu. Where you belong. Tam jest twoje miejsce. For those that you say, if Jesus changed Nicky, he can change me too. Jeżeli Jezus zmienił Nickiego, for the family, to i mnie może zmienić. For the family that have been struggling here. Dla rodzin, które się zmagają, które dzisiaj tu są. I ask you in the name of Jesus to proszę was w imieniu Jezusa, uwierzcie w ten cud. To bring your family all the way to Christ. Przyprowadźcie całą waszą rodzinę do Chrystusa. Some of you guys, niektórzy z was, you're gonna have to lead the way. Będziecie musieli poprowadzić, zacząć, pierwsi wystąpić. You are the leader. Jesteś liderem of your family. Swojej rodziny. Teenagers. Nastolatkowie. Young people. Młodzi. You are vulnerable right now. The whole world is vulnerable. Jesteście tacy bezbronni. Cały świat jest bezbronny. I want you to come. Przyjdźcie. Everybody standing, please. Powstańcie, proszę. And you can bring your friends because I'm going to make it for everyone who needs Jesus Christ. I kiedy postanawiacie podejść tu do przodu, weźcie ze sobą osobę, którą przyprowadziliście. I want you to come forward. Przyjdźcie tu do przodu. And let me pray for you. I pozwólcie, że będę się modlił z wami.
get up from wherever you are. Tam, gdzie teraz jesteście. And I want you to stand right here. And don't be afraid of nobody. Nie bójcie się nikogo tutaj. Chodźcie tutaj do przodu. Just come. Przyjdźcie. That's right. Just come. Tak, przyjdźcie. Zacznijcie przychodzić. All over this place. Gdziekolwiek, tam z tyłu. Yes, that's right. Just tak, podchodźcie tu do przodu. Bliżej, podchodźcie do przodu. You will be one of the greatest miracle of all miracles. Doświadczycie największego cudu, jaki jest możliwy. I call you in the name of Jesus. Wzywam was w imieniu Jezusa. To come and surrender to him. Podejdźcie tu i oddajcie swoje życie do dyspozycji Jezusowi. Counselor, would you please get back? Duszpasterze, cofnijcie się, aby ludzie mogli bliżej podejść. Get back. Cofnijcie się tu bliżej sceny. I want the people to come because look at this. The people coming. Counselor, just be back. I give you authority. Podejdźcie tu bliżej, wszyscy bliżej. This family here, you need healing. You need healing. Całymi rodzinami przyjdźcie. Potrzebujecie Bożego uzdrowienia. You really need healing. Potrzebujecie uzdrowienia. Healing of your mind, healing of your heart. Uzdrowienia umysłu i serca. Śmiało podchodźcie tutaj. Patrick, come over here. We're chodźcie bliżej. Nie stójcie tam w przejściach. Chodźcie tu bliżej tych osób tu stojących, doradców duchowych. Don't talk yet until I tell you, give you authority. Just nie rozmawiajcie jeszcze ze sobą. Doradcy, duchowi doradcy, jeszcze nie rozmawiajcie, nie módlcie się z ludźmi jeszcze. There's some people here, excuse me. Są tu ludzie. Hey. Stop it. Let the people come up first here. Jeszcze czekajcie, jeszcze nie rozmawiajcie z ludźmi. Just come. Bring him with pozwólcie, you. Żeby jeszcze ludzie przychodzili. Chodźcie tu bliżej. Jesus love you. Jezus was kocha. What's the matter with you? Podchodźcie tu. Just come. Chodźcie, podejście. Jeszcze idą osoby. Nie stójcie tam, nie blokujcie. Chodźcie, tu jest tyle miejsca z przodu. Podchodźcie. You see, that's happened when you start talking and then people. Doradcy, jak rozmawiacie za wcześnie, jutro czekajcie na mój sygnał, zanim zaczniecie się modlić i rozmawiać. Just come. Chodźcie tu. Don't be so sad. Nie bądźcie tacy smutni. Don't be sad. Nie bądźcie smutni. You know who killed me when I was young, when I was a kid? Wiecie, co zabijało mnie, że tak powiem? You know who was the bigger killer in my life? Kiedy byłem młody, co było takim zabójcą w moim życiu? It wasn't violent. To nie była it przemoc. Drugs. To nie były narkotyki. It was it was loneliness. To była samotność. Loneliness. Samotność. Poczucie samotności. Loneliness. Like a seductive lady that used to come about 3 o'clock in the morning when I was alone. Ta samotność w nocy przychodziła do mnie jak taka uwodzicielka, kiedy byłem sam. Choked me with so much guilt. I napełniała mnie poczuciem winy. Possessing my mind to commit suicide. Opętywała mój umysł i zmuszała mnie do myśli samobójczych. Killed yourself, Nikki. Zabij siebie, Nikki. You. No good for nothing. Do niczego się nie nadajesz. Put it in your head. Przyłóż sobie pistolet do głowy. Loneliness. Samotność. Well, that close to kill me. Tak blisko byłem zabicia siebie. I thank Christ for Jesus Christ. Tak dziękuję za Jezusa Chrystusa. That he will cast that loneliness out today. Że on wyrzucił ze mnie poczucie samotności. All right. Okay. Come all the way. I know you're crying. Come all the way here. Niektórzy z was płaczecie, ale chodźcie tu bliżej. Jeszcze tu jest tak pustawo. Podejdźcie. Yes, you come in. Yes, that's right. Tak. Now you guys, you ladies, go over there and bring the people together with you. Okay? Duszpasterze, pomóżcie ludziom podejść bliżej. Now you can go ahead. Teraz, kochani, duszpasterze. People get intimidated sometimes.
Czasem może tu dzisiaj są osoby, które nie są pewni tego, co się dzieje. What they gonna do to me? Co tu ze mną zrobią? Może mnie uduszą? Nie, nikt nie będzie takich rzeczy robił. I want you to know, I love you. Chcę, żeby... I really do. Kocham was. That's what I'm here, because I love you. Chcę, żebyście wiedzieli, że kocham was. More of this. Jesus loves you more than anything. Ale ważniejszym jest to, że Jezus was kocha and bardziej Jesus niż ja. Deserves all the glory. I Jezus przyjmie chwałę sobie. Jesteście cenni, piękni. Otrzymujecie zwycięstwo w życiu. Wyznajcie Jezusa. Okay, counselors, now go ahead. Okay, you might have to get three ladies or girls with girls and guys with guys. I don't want no mix over here. Nikki mówi, mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami, żadnego mieszania. Feeling? Jak się czujesz? You. Ty. Jak się czujesz? Take heart. And cry, it's all right to cry. It's płacz jest okej. Okay. Look at this, I want somebody to pray for this beautiful lady here. Come on, you ladies. Get three or four. I'm not here to direct traffic because I'm not a policeman. Married couple, come around. We're going to pray for you. Young people, tak. You deserve this gift of born again. Przyjmijcie dar narodzenia na nowo. You got to get two or three together. You cannot do it because there's more people. Pogrupujcie się w 3, 4, 5 osób, żeby nikt sam nie stał. Jak już jesteście grupą, rozglądnijcie się, czy ktoś sam stoi. Zaproście do grupy. Niech nikt nie stoi sam. Go ahead, pray for her. Doradcy, nie pozwólcie, żeby ktoś sam stał, aby małe grupy się potworzyły. Sing something. Będziemy śpiewać. What are you guys gonna sing? Co będziecie śpiewać? And put everything that you have. Put your heart, your mind. Hit those instruments like with the anointing of the Holy Ghost. Okay? Śpiewajcie, najlepiej jak potraficie. Hey! We're gonna have in this moment one of the greatest things in our lives. W tym momencie będziemy mieli jedną z najwspanialszych chwil. Będziemy mieli fiestę, party, imprezę. Będziemy się radować w Jezusie. Ponieważ pamięcie stąpiło na ziemię. Rodziny się łączą razem. Ludzie oddają serca Jezusowi. I to jest cud. Bóg was kocha. Hallelujah. Yes, come on. Tak. Dziś przychodzę do Ciebie, stoję w Twej obecności. Wszystko cichnie już, a Ty proszę mów. Myślę tylko o Tobie, czekam na to, co powiesz. Chcę słyszeć Twój głos, Panie moje serce. Pragnie Cię na nowo. Dziś odkrywać chcę, kim jesteś. Panie moje serce, zaśpiewaj. Panie moje serce, pragnie Cię na nowo. Dziś odkrywać chcę, kim jesteś Ty. Otwieram serce.
what I'm gonna, I know that I like this. You got to unite with, you have to take two or three people together here. Tak fajnie, że dwie, trzy osoby takiej grupy macie. You know what I want you guys to do? I want you to sing that song that reminds me. Chciałbym, żebyście zaśpiewali coś, co przypomni mi. Będziemy mieli imprezę dzisiaj. A festival. Festiwal. All the sad people, I'm sorry for you. All the people that feel the glory of the Lord, let it go. Chcę, żeby wszyscy czuli dzisiaj chwałę Bożą na tym miejscu.
I know that in this moment we're going to pray. I know that they have been little. Będziemy się modlić teraz. But I want you to understand that tomorrow is going to be a total different. Chcę, żebyście wiedzieli, jutro będzie trochę inaczej. Tomorrow I really gonna going to have Jesus Christ really change my life, my family. Będę opowiadał, jak Jezus zmienił moje życie, moje rodziny. I don't want to talk to the Christians. I think the Christians you should bring. You born again should bring the people who don't know. I pomóżcie mi. Nie chcę mówić do wierzących. Przyprowadźcie waszych znajomych, którzy potrzebują usłyszeć. I do believe that Jesus can break the changes, our change and all of this. Wierzę, że Jezus wniesie zmianę do życia ludzi, którzy przyjdą jutro. Would you please come over here, you? Czy możesz podejść tu? Go that way. Tam schody są. I know that she tried so hard to come so close. Wiem, że chciała tak podejść tutaj bliżej do sceny. We're gonna pray for you. Chcemy się o ciebie pomodlić. Okay? Okay, możemy. Jesus loves you. Jezus cię kocha. So much. Bardzo. You're gonna be the contact for all these people. Some of them already went back to sit down. Będziesz taką osobą kontaktową dla tych, którzy już poszli i usiedli. But you're gonna be loved by all these people. Będziesz ci wszyscy cię będą kochać. Say yes. Powiedzcie tak, czy kochacie ją? Powiedzcie tak. She just tried to get. She went. She got the. I mean, she got a lot of guts. Tak odważnie tu podeszła blisko. We're gonna pray for you. Chcemy się pomodlić o ciebie. Patrick. Will you please join us? Dołączyć się do modlitwy o tą osobę. I never have a woman coming to the stage, but. Nigdy wcześniej nie poprosiłem, aby kobieta przyszła na scenę tutaj. But na she's my sister. Ale to moja siostra. Regardless, she's blonde and I'm dark. Nie wyglądamy tak samo. Ja ciemny, tu blondyna. Jesus, in this moment. Panie Jezu, w tym momencie. You have a way to deal with every human being. Ty masz swoje sposoby na każdą osobę. I don't know what she going through. Nie wiem, przez co przechodzi. But she broke the ice. Ale przełamała lody. She didn't care. Nie obchodziło ją. She came. Przyszła. Because there was a force who pushed her. Ponieważ była moc, która pchnęła ją w ramiona Jezusa. And that was the Holy Spirit. I to był Duch Święty. I pray right now in modlę the name się of w imieniu Jesus Christ, Jezusa, that you give the desire of her heart, abyś mu dała całe serce, abyś, Panie Jezu, dał jej nowe serce i nowy umysł w imieniu give Jezusa. Daj jej nowe serce, oh, have a love affair with our heart, Jesus. Abyś odczuwała miłość peace Jezusa. I declare to her. Otrzymaj pokój Jezusa. Przemawiam, aby miłość, aby radość i zbawienie stało się częścią jej życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że kochasz ją. I za to, że kochasz nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah. Gary, would you please? Do whatever that go crazy. Can we take a moment to pray about what God's going to do tomorrow night? Czy możemy teraz poświęcić chwilę, żeby się pomodlić o to jutrzejsze spotkanie? Would you agree with me in prayer tonight? Czy zgodzilibyście się razem ze mną w modlitwie?
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to wszystko, co Ty uczyniłeś dzisiaj wieczorem. Ale my wierzymy, że to najlepsze jest dalej przed nami. Jutro zobaczymy wiele ludzi, którzy przyjdą, aby Cię poznać. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich chrześcijan w tym miejscu, za tych, którzy naśladują Jezusa. I może są tutaj dzisiaj, którzy not yet coming to know you, Jesus. A może jeszcze są tacy, którzy jeszcze Ciebie nie znają, Panie Jezu. I ask you to draw them back tomorrow night. Panie, modlę się, abyś zgromadził ich wszystkich jutro wieczór. I ask you to fill this place tomorrow. Modlę się, abyś wypełnił to miejsce jutro. Not only in numbers of people, nie tylko wielką ilością ludzi, but in even more of the presence of Jesus. Ale większą obecnością Jezusa. We thank you, God. Dziękujemy Ci, Boże. Lord, we started this night by talking about miracles. Panie, my dzisiaj wieczór rozpoczęliśmy poprzez to, że rozmawialiśmy, mówiliśmy o cudach. And now we close in the same way. Teraz chcemy zakończyć w ten sam sposób. So I pray, więc modlę się. Marriages would be healed in this room tonight. Małżeństwa będą scalone w tym miejscu. Prodigal children would come home even this weekend. Zgubione dzieci wrócą z powrotem na łono swoich rodzin, na łono Pana, nawet w tym tygodniu, w tym weekend. And Lord, you know, since I've been here the last couple days. I Panie, Ty wiesz, że odkąd tu jestem, od kilku dni. I've seen many, many people walking down the streets. Widziałem tak wiele ludzi, którzy szli ulicami. Alongside the river. Wzdłuż rzeki. Totally drunk out of their mind. Byli całkowicie pijani. Lord, there's a drinking problem in this city. Panie, jest wielki problem z pijaństwem w tym mieście. And we believe you. I Panie, my wierzymy. Tomorrow night are going to set alcoholics free. Że jutro będziesz uwalniał alkoholików na wolność. Those who have been drinking for 10, 15, 20, 30 years. Tych, którzy pili przez 10, 15, a może 20 lat. Whose minds are almost ruined by alcohol. Których umysły są całkowicie zrujnowane przez alkohol. You're here to heal. Ty będziesz ich uzdrawiał. Depression, depresja, loneliness, samotność, fear, strach, sin, grzech. Be set free. Będzie uwalniany in Jesus' name. W imieniu Jezusa. If you believe that tonight, would you put your hands together? Jeśli give the Lord a shout wierzysz of praise. W to, czy możesz zaklaskać na chwałę Jezusowi teraz i powiedz Mu: tak, Panie, my wierzymy w to, co masz nam do powiedzenia w imieniu Jezusa. Alleluja. Możecie zostać tutaj z nami z przodu. Przeprowadź przez wody, przeprowadź przez ogień. Zrób to, z czego znają Cię, to, z czego znają Cię. Zamknij głos niewiary, ożyw suche kości. Zrób to, z czego znają Cię, to, z czego znają Cię. Wierzę Ci. O tak, wierzę Ci. Swej. Ty nie zawiedziesz mnie, Twe imię mocą jest, nikt nie zatrzyma Cię. Ty działasz tak jak chcesz, wszystko możliwe z Tobą jest. Mój nadzwyczajny Bóg, obfity w łasce swej, Ty nie zawiedziesz mnie. Ty działasz tak jak chcesz, wszystko możliwe z Tobą jest. Przeprowadź przez wody, przeprowadź.
chciałbym to wam powiedzieć, że musi przyjechać gość z Ameryki, żeby powiedzieć żywe świadectwo o żywym Bogu. Amen? Kto się z tym zgodzi? Ja wam chcę powiedzieć, że ja jestem z Bielska Białej i wierzę w Niego i chodzę z Nim na co dzień. Wierzę, modlę się do Niego i mogę z Nim rozmawiać każdego dnia. Dlatego o tym śpiewam. Dlatego o tym śpiewam, jakim żywym Bogiem jest w moim życiu. I cieszę się, bardzo dziękuję za naszych gości. Ale jeśli pozwolicie, chcemy jeszcze zaśpiewać coś razem? Co powiecie? Zaśpiewajmy Lew. Sylwek, poprowadź nas. Ten lew z Judy to Jezus Chrystus. Bóg Jakuba, Bóg Jam jest, Król aniołów, ludzki syn. Nieba pieśń rozbrzmiewa, jak szum potężnych wód, głośniej niż pioruny, objaw chwałę swą. Chwal Pana zastępu, to z Judy lew. 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 Nadchodzi Pan, przygotuj drogę mu, 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 przygotuj swoje serce, przygotuj drogę.